Hejka i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z poleceniami kilku książek, przy których bardzo łatwo i bardzo fajnie można się zrelaksować. Mam tych książek bodajże 7, także są to typowo takie lekkie pozycje, które są stworzone po to, żeby nam ten humor poprawić, są stworzone po to, żeby nam się po prostu je przyjemnie czytało i żebyśmy łatwo się mogli w nie wkręcić, łatwo mogli się zaangażować i oderwać właśnie od codziennych problemów. I zacznę sobie może od pierwszej pozycji, którą czytałam dosyć niedawno i jest to Do gwiazd Brandona Sandersona. Ja jestem zaskoczona, jak bardzo ta książka mi się podobała, biorąc pod uwagę fakt, że to jest science fiction, którego ja zwykle nie czytam, ale no, sięgnęłam tutaj po audiobooka, który jest świetnie zrobiony i ja Wam zaręczam, że jeżeli słuchacie audiobooków, to przy tym będziecie się naprawdę bardzo dobrze bawić. Jego się słucha migiem, naprawdę migiem. Nie chce się odrywać od tej historii, nie chce się przestać śledzić losów Spensy. I no to jest coś cudownego, a może powiem Wam w ogóle, o czym jest ta książka, bo tak już Wam mówię, czemu warto ją przeczytać, ale w sumie nie powiedziałam dlaczego, czy jakby co się w niej dzieje. I mamy tutaj właśnie główną bohaterkę Spensy, o której już powiedziałam, która ma ojca, miała ojca, który jest pilotem na pewnej planecie, i chroni on tą planetę razem z innymi pilotami przed najazdami obcych, którzy cały czas ich tą planetę atakują. No i Spensa bardzo by chciała też zostać pilotką, bardzo by chciała pójść w ślady ojca, ale no, są pewne przeszkody, które jej to poniekąd uniemożliwiają, ale ona jest bardzo zaangażowana i bardzo mocno dąży do tego swojego celu. No i tutaj właśnie mamy to, czyli jej drogę do tego, żeby osiągnąć swoje marzenie, żeby spełnić swoje marzenie, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby móc tak naprawdę się spełniać. I no, jest to świetna historia, naprawdę bardzo przyjemnie wspominam audiobooka i właśnie to Wam polecam. Jeżeli nie chcecie sięgać po taką książkę i czytać jej fizycznie, no to audiobook jest naprawdę świetnie zrobiony i myślę, że każdy przy nim spędzi troszeczkę miłego czasu. Idąc dalej, mam tutaj pewną serię, która była już mocno popularna i myślę, że dalej jest mocno popularna dzięki pewnej osobie i jak Wam tylko ją pokażę, to będziecie wiedzieć, o kogo mi chodzi. I mówię tutaj oczywiście o Nevermore, przypadki Morrigan Crow. Mamy tutaj dziewczynkę, bodajże 11-letnią, która jest takim przeklętym dzieckiem. Mówi się, że ona przynosi pecha, a to wszystko dlatego, że urodziła się ona jednego dnia i właśnie wszystkie dzieci, które tego dnia się rodzą, uznawane są za przeklęte i w swoje 11 urodziny muszą zginąć. I nasza właśnie Morrigan zostaje uratowana przez pewnego pana, który zabiera ją do Nevermore'u, gdzie ona poznaje całkowicie nowy świat, całkowicie jakieś nowe informacje o sobie, ogólnie o świecie, o wszystkim, co się dzieje wokół. I to jest świetna taka przygoda dla właśnie młodych czytelników, ale nie tylko, bo ja naprawdę się świetnie bawiłam, a mi do młodego czytelnika już daleko, więc naprawdę bardzo mocno ją Wam polecam, przez co się naprawdę szybko brnie, bo no, to jest tak świetnie napisane, to jest tak angażująca historia, że naprawdę polecam Wam całą serię. Jak na razie są wydane 3 tomy, ale no, wzięłam pierwszy. Cudowne historie, cudowna bohaterka, świetna przygoda. Lecąc dalej, mamy znowu książkę, którą przeczytałam dosłownie niedawno, bo to było kilka dni temu. I mam tutaj The Inheritance Games, czyli książka, o której opowiadałam Wam w tym reading vlogu, a jest albo w tym, nie wiem, z której strony. Ale tak, jest to historia dziewczyny, która w spadku od pewnego człowieka, którego ona w ogóle nigdy nie znała, nigdy nie widziała na oczy, dostaje ogromną sumę pieniędzy, z czego nie jest zadowolona jego rodzina, która jest przyzwyczajona do takiego życia w wygodzie, życia właśnie w dostatku. No a oni dostają w porównaniu do niej takie ochłapy, że tak powiem. No i mamy tutaj historię, kiedy ona próbuje się dowiedzieć, dlaczego w ogóle ten majątek dostała, tak samo jego wnuki próbują się dowiedzieć, czemu właśnie ona jest tą główną spadkobierczynią, a on pozostawia im parę zagadek, które właśnie muszą rozwiązać, żeby się tego dowiedzieć. To jest pełna takich intryg, pełna zagadek, pełna akcji, taka typowa przygodówka, powiedziałabym, która ma miejsce w jednym miejscu, w jednym takim wielkim domu, pełnym tajemnic, pełnym jakichś tam zagadkowych przejść, zagadkowych pomieszczeń, dziwnych przedmiotów i tego typu rzeczy. To jest coś cudownego, przy czym ja naprawdę bawiłam się cudownie. Bohaterka tej książki to była naprawdę, jakby ani ona nie jest jakaś wspaniała, że ja ją lubię, ani nie jest osobą, której ja nie lubię i która mnie irytuje. To jest coś takiego idealnego pomiędzy, że ja chcę o niej czytać, chcę się dowiadywać, ale ona nie wzbudza we mnie żadnych takich większych emocji, głównie dlatego, że wszyscy ci tutaj bohaterowie, z którymi my mamy do czynienia, jakby mają podobny poziom
mojej sympatii, że tak powiem. I ciężko mi jest to podzielić, ciężko mi zostawić tę, wiecie, sympatię w jednej osobie, kiedy wszyscy są tak cudownie wykreowani. Także to było coś, przy czym ja naprawdę super się bawiłam. I to jest taka historia, którą naprawdę świetnie byłoby przeczytać naraz, tak typowo, wiecie, usiąść, wziąć ją i sobie przeczytać. Ale zakończenie mnie zmiotło totalnie. Ja czekam na drugą część, bo jest to naprawdę idealny początek serii. Także tej książki nie mogłabym Wam bardziej polecać. Sięgajcie po nią, to jest niedawna premiera, więc sięgajcie. Moja Lady Jane to jest książka, do której ja miałam dwa podejścia w życiu. Raz chyba czytałam ją po polsku, tak, czytałam ją po polsku, ale no jakoś tak wtedy mi nie do końca podeszła, a później sięgnęłam po angielski audiobook i o matko, jak ja się świetnie bawiłam. To jest taki retelling właśnie życia Jane, Lady Jane, w którym mamy tutaj taki dosyć niespotykany zabieg, gdzie bardzo często autorki wypowiadają się jako one, wiecie, jako autorki się w samej książce wypowiadają. I to jest coś takiego dziwnego, no czego ja wcześniej nie czytałam. I w tej historii mamy właśnie życie Lady Jane, która zostaje tak naprawdę narzeczoną człowieka, którego w ogóle nie zna, a który w ciągu dnia ma skłonność do tego, że zamienia się w konia. I jest to tak niespotykana umiejętność w całym królestwie i nie jest ona uznawana też za umiejętność dobrą. Przez wielu jest ona tępiona i jest uznawana za coś naprawdę złego. A w tej historii mamy tak dużą dozę prześmiewczości, ale też takiego luźnego spojrzenia na historię Anglii, że naprawdę można się przy tym świetnie bawić. No i właśnie te wstawki autorek, one tylko mam wrażenie dodają tej historii czegoś takiego przyjemnego, fajnego i innego, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, ona jest już dosyć długo na polskim rynku. To jest książka z 2017 roku, czyli ma 5 lat, ale naprawdę myślę, że nawet teraz ona by sprawiła, że wiele osób miło spędzi czas, zaśmieje się nieraz, bo ja naprawdę przy audiobooku chichrałam się strasznie, więc tutaj też mogę Wam polecić audiobooka po angielsku, jeżeli słuchacie, czytacie, to naprawdę jest to coś przyjemnego, więc tak, lecimy dalej, żeby nie trwał ten filmik jakoś mega długo. O tej książce ja chyba nie mogłabym przestać gadać, bo to jest książka, którą ja polecam Wam zawsze. Jak tylko mogę Wam polecić tą książkę, to ja zawsze ją polecam. Nie wiem, czy się światło za bardzo nie odbija, ale jest to książka The End Honeymooners albo polska wersja, czyli Podróż nieślubna. No ja tą książkę kocham. To jest coś takiego, przy czym ja zawsze się świetnie bawię. To jest książka, której ja reread robię sobie co roku, w każde lato, bo ja mam ochotę, wiecie, spędzić trochę czasu na Hawajach, a tutaj mamy właśnie główną akcję tej książki, ale to, o czym ona jest, to są losy dwójki bohaterów, którzy się nienawidzą, a których rodzeństwo, czyli siostra naszej głównej bohaterki i brat naszego głównego bohatera biorą ślub i podczas ich wesela wszyscy goście się zatruwają, z wyjątkiem ich rodzeństwa. No i nasza dwójka bohaterów jest zmuszona do tego, aby wziąć udział w swojego rodzeństwa pary młodej podróży poślubnej, w której oni uczestniczyć nie chcą, bo po pierwsze musieliby udawać kogoś innego, a po drugie oni się mocno nienawidzą, więc no, ciekawe rzeczy. Ostatecznie oni oczywiście biorą w tym udział, no i tutaj mamy ich losy, ich przygody, ich jakieś tam przemyślenia, co jest okraszone taką fajną dozą humoru, który ja bardzo często u Christiny Loren doceniam i jest to moja przeukochana książka. Nie mogłabym jej polecać mniej niż polecam, bo no halo, to jest książka, która musi u mnie zagościć co roku. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, to ja naprawdę proszę Was, sięgnijcie po tą książkę, dajcie mi znać, co o niej uważacie, bo ja bym chciała, żeby ją pokochało więcej osób niż ją kocha, żeby wiedziało o niej więcej osób niż o niej wie, bo jest to coś naprawdę fajnego, coś taki romans, który pozwoli nam się oderwać, ale dzięki któremu my też poczujemy się jak na Hawajach, bo klimat Hawajów jest tutaj mega wyczuwalny, jest mega widoczny i ja naprawdę po tej książce zamarzyłam o wyjeździe na Hawaje. Koniec historii. Kolejną książką i przedostatnią książką jest komiks tym razem. Ja komiksów za dużo nie czytam, ale przy tym naprawdę spędziłam czas bardzo miło. I on pojawił się tutaj ze względu na to, że jest komiksem, więc jakby bardzo szybko ją przeczytamy. Ale jest to książka, która ma też głębsze przesłanie i są to fale. Książka przepiękna, która ma po pierwsze cudowne ilustracje, a po drugie, której przekaz jest też wspaniały. Jest to historia surfera i jego dziewczyny, która jest chora i cała ta książka, cały ten komiks, który właśnie jest przepięknie narysowany, który ma niewiele tekstu,
pokazuje nam, jak dużą rolę w życiu pełni pasja i jak bardzo ona może nas wyciągnąć z wielu przykrych sytuacji, z wielu przykrych takich miejsc, więc no ja ją bardzo polecam. To jest książka, o której jest teraz dosyć cicho. Ona była chyba popularna w momencie, kiedy ona wychodziła, mam takie wrażenie, ale teraz coś się o niej nie mówi, dlatego ja Wam bardzo ją polecam. To jest przewspaniała historia, przewspaniała w ogóle doza rysunków. Ona jest narysowana właśnie w dwóch kolorach. W kolorze właśnie takim niebieskim i w kolorze sepi i to ma też znaczenie, także tak. Nie będę nic więcej mówić, mam nadzieję, że po nią sięgniecie, bo jest to przepiękna historia, przy której ja płakałam, więc mam nadzieję, że po nią sięgniecie, że Was zachęciłam do niej, że przypomniałam może Wam o niej, jeżeli gdzieś tam ona kiedyś była u Was na liście do przeczytania, ale troszeczkę o niej ucichło, to mam nadzieję, że po nią sięgniecie, bo jest cudowną, cudowną historią, która jest narysowana przez samego autora i tego samego autora ona dotyczy. Także tak, lecimy do ostatniej książki. I ostatnią pozycją jest też seria, ale no wzięłam sobie tutaj pierwszą część, bo ja byłam nią totalnie zauroczona w zeszłym roku i mówię oczywiście, że o Baśnioborze. Ja Baśnioboru nie czytałam jako dziecko i ta książka jakoś tak mi całkowicie umknęła, w sensie ja w ogóle nie wiedziałam o jej istnieniu, dopóki nie, znowu nie zaczęło się robić o niej głośno jakoś ostatnimi czasy. No i po nią sięgnęłam i kurczę, bawiłam się wyśmienicie. Naprawdę bawiłam się wyśmienicie, mamy tutaj historię rodzeństwa, którzy zostają na wakacje oddani pod opiekę swoich dziadków, którzy żyją właśnie na pewnym odludziu, no i oni poznają historię Baśnioboru, czyli miejsca, w którym żyją różne stworzenia, różne wróżki, różne tego typu rzeczy. No i przeżywają oni tutaj świetne przygody, tak jak w dalszych częściach tej serii i tak samo jak w kolejnej serii, czyli Smoczej Straży, której mi została ostatnia część, która wychodzi w maju. Jestem jej bardzo ciekawa i bardzo chciałabym ją przeczytać. Baśniobór to jest naprawdę książka i w ogóle seria, która robi dosyć dużą furorę ostatnimi czasy. No i chyba każdy ją poleca i każdy się przy niej świetnie bawi, co jest w ogóle fenomenem, jeżeli chodzi o książki. Dlatego myślę, że to dosyć dużo mówi i mam nadzieję, że znowu, jeżeli nie sięgaliście po nią, to sięgniecie. I to się powtarza przy każdej z tych książek, bo tak, to jest motyw przewodni tego filmiku. I świetnie się przy nich będziecie bawić i świetnie spędzicie czas i na pewno się zrelaksujecie. Także jej! I to są wszystkie książki, które Wam na dzisiaj przygotowałam. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy sięgaliście po te książki, czy czytaliście je, albo jakie książki według Was są takimi odpowiednimi na zrelaksowanie się, odpowiednimi na odmóżdżenie i na miłe spędzenie czasu. Czekam na Wasze odpowiedzi, jestem ich bardzo ciekawa, a Wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!